Nie wiem, czy wiesz, ale 74% marketerów uważa wideo za skuteczniejsze narzędzie marketingowe niż statyczne obrazki. Co ciekawe, 59% osób na stanowiskach zarządczych woli konsumować treści wideo niż czytać tekst, a 61% marketerów uważa wideo za bardzo ważną część swojej strategii marketingowej. Ja nazywam się Anna Prończuk-Omiotek i jestem znana w internecie jako Anna Pro, ponieważ uczę jak robić profesjonalne, webinary i prezentacje. Karol już mnie tutaj pięknie zapowiedział, dlatego tylko jeszcze dopowiem, że w branży marketingowej zajmuję się, branżą marketingową zajmuję się ponad 10 lat. W tym czasie współpracowałam z firmami B2B i B2C z bardzo różnych sektorów. Część logotypów moich zadowolonych klientów zobaczycie na tym slajdzie. Być może znacie Allegro, InfoShare Academy, General Electric i Santander. Jestem też prelegentem na różnych konferencjach marketingowych, na przykład na prestiżowej konferencji I Love Marketing. Ostatnio w maju zajęłam czwarte miejsce i w zasadzie od tamtej pory dużo na rynku webinarów się zmieniło. Dlatego dzisiaj chciałam Wam trochę więcej powiedzieć o webinarach, o ich aktualnej sytuacji i o tym, jak możecie je powiązać ze swoimi działaniami social sellingowymi. A czego konkretnie dowiesz się z tej prezentacji? Po pierwsze, dlaczego warto tworzyć kontent wideo i co to ma wspólnego ze sprzedażą Twoich produktów i usług? Po drugie, jakie są najpopularniejsze i najskuteczniejsze formy wideomarketingu? I po trzecie, jak wygląda skuteczny proces organizacji webinaru sprzedażowego? No dobrze, to zacznijmy od punktu pierwszego. Dlaczego w ogóle warto tworzyć kontent wideo? Spójrzmy na to, co mówią raporty i badania. Po pierwsze, raport The State of Video w 2020 w roku, 2022 roku podał, że tak naprawdę ponad 63% firm jako filmy wideo filmy używa w swoich social media. Tutaj akurat w tym badaniu można było zaznaczyć wiele odpowiedzi i oprócz social media firmy zaznaczały również stronę internetową, rozmowy sprzedażowe, YouTube, szkolenia, landing page, e-mail marketing itd. itd. Natomiast, jak zauważyliście, coraz więcej widać zaangażowania wideo właśnie w sprzedaży. Inny raport, The State of Video, znaczy ten sam raport w zasadzie, The State of Video 2022 podał też podział na to, do czego używamy wideo. Przede wszystkim jest to oczywiście marketing. Po to się dzisiaj spotykamy, żeby porozmawiać o wideo w marketingu. Ale wideo jest używane też do sprzedaży i w przeciwieństwie do poprzednich lat, tak naprawdę tutaj bardzo te wskaźniki rosną. Poza tym, wideo jest używane też do poprawy customer experience, ponieważ okazuje się, że dobrze wprowadzony dobrze klient albo ciekawie podane demo poprawia relacje z klientem, poprawia też to, jak on korzysta z naszego produktu czy usługi. Jeżeli spojrzymy na inny raport, mianowicie Essential Video Marketing Statistics, już 2021-2022, wprost widzimy, że wideo przekłada się na działania sprzedażowe. Aż 93% marketerów zaznaczyło, że dzięki wideo w social media, a więc temat dzisiejszego spotkania, mogą zdobyć większą liczbę klientów. Poza tym 88% ankietowanych podało, że dzięki wideo coraz więcej ludzi spędza czas na ich stronie internetowej, w zasadzie dłużej spędzają czas na ich stronie internetowej, a poza tym e, przede wszystkim zarówno w małych, jak i w dużych biznesach jest ono używane. Tutaj 76% firm z zakresu small businessu zaznaczyło, że używa wideo, uważa to za efektywne, a 59% osób na stanowisku CXO, czyli menadżerowie, dyrektorzy, również w dużych firmach, również w korporacjach, zaznaczyli, że wolą oglądać wideo. Video, niż czytać tekst, tracić czas na tak naprawdę przeglądanie bardzo długich artykułów. Więc wiemy, dlaczego warto tworzyć wideo, wiemy również, że w social media jest to bardzo ważne narzędzie i wiemy, że przydaje się do sprzedaży. A teraz porozmawiajmy o tym, jakie są najpopularniejsze i najskuteczniejsze formaty w wideo marketingu. Przedstawię wam podział form wideo pod kątem popularności. I tutaj pierwsze miejsce zajęły webinary. A więc 56% ankietowanych zaznaczyło, że właśnie preferuje tworzenie, organizowanie, nagrywanie webinarów po to, żeby dotrzeć do swojego klienta docelowego. 52%, więc również bardzo dużo, zaznaczyło demo, a więc takie nagrania, które pozwalają na prezentowanie funkcjonalności produktu albo przydatności usługi właśnie bezpośrednio do klienta. Poza tym demo zawiera tzw. Tak visual proof, a więc taki dowód tego, jak to może działać w taki namacalny sposób. 51% nakietowanych powiedziało o social media video. Więc, tak jak temat dzisiejszej konferencji, mówimy o tym, że. Wideo jest bardzo ważne również w social media i tutaj jeżeli spojrzymy sobie już na konkretny podział na platformy to Facebook to jest około 81% przynajmniej z tych marketerów, którzy rzeczywiście publikują wideo w social media, to 81% marketerów publikuje je na Facebooku, 74 na Instagramie i 70% na YouTubie. Też co ciekawe, widać w najnowszych raportach również ogromny wzrost YouTube'a, jeżeli chodzi o publikowanie treści wideo. No dobrze, to jeżeli chodzi o social media, podział social media, to to wygląda w tym momencie w ten sposób, ale jak się pewnie domyślacie, w najbliższych latach te trendy będą przede wszystkim działały na korzyść YouTube'a i Instagrama. YouTube przede wszystkim z racji tego, jak Google rozwija tą przeglądarkę, co tam się dzieje, jakie też są algorytmy i ym, związane też jest to z tym, że coraz więcej zmian w kontekście seo YouTube'owego się pojawia, a Instagram to przede wszystkim reelsy i różne krótkie nagrania, które mają angażować ludzi do tego, żeby spędzali więcej czasu na tej platformie. Wróćmy jeszcze do podziału form wideo pod kątem popularności, ale już teraz tak na szybko. Znamy już top 3, czyli webinary, demo i wideo w social media. Później mamy explainer video, i tutaj. Ważna różnica, to jest zupełnie coś innego niż demo, ponieważ w explainer video raczej mówimy tak wysokopoziomowo, czyli tłumaczymy takie skomplikowane idee, pomysły, tłumaczymy jakieś koncepty i ich celem jest przede wszystkim brand awareness, więc jest to trochę co innego jak demo, bo tak jak mówiłam, demo musi zawierać taki visual proof, a explainer video, jak sama nazwa wskazuje, mówi bardziej, bardziej tłumaczy tak naprawdę jakąś ideę tak z lotu ptaka. Kolejne nagrania to demo produktowe, wideo z klientami, wideo typu how to, czyli jak coś zrobić, wideo typu nagrania wiedzowe, live, wywiady, dyskusje panelowe, czyli tzw. Tak tough Relationship Videos. Um, tutaj też możemy oczywiście uwzględnić recykling treści z webinarów, a więc wracamy do punktu pierwszego oraz recykling treści z wystąpień na scenie. I last but not least, jak to mówią, ostatnie są live streamy, w tym właśnie live w social media. No i zauważcie jedną ważną rzecz. Jako pierwsza rzecz pojawiły się webinary, a więc nagrania, gdzie musimy zapisać się po to, żeby to zobaczyć. Na ostatnim miejscu mamy live streamy. I tutaj często klienci zadają mi pytanie, czym różni się webinar od live'a? To pojęcie jest często mylone, stosowane zamiennie. Bardzo często się z tym spotykam, dlatego wyjaśnijmy to sobie tak raz na zawsze, żebyśmy wiedzieli. Po pierwsze, na webinarach przede wszystkim mamy osoby, które zapisały się na webinar, a więc ktoś musi wykonać jakąś akcję, zostawić swój adres e-mail np. Na, na landing pageu, po to, żeby otrzymać dostęp do nagrania na żywo lub do tak zwanego webinaru automatycznego. Ale o tym może kiedyś więcej. Poza tym, webinary często też przyjęły się, że mają większą wartość merytoryczną, czyli tutaj mamy więcej ciekawostek, informacji. Często też mamy webinary sprzedażowe, o czym przejdę w drugiej części mojego wystąpienia. Natomiast live y to są wydarzenia, na które nie musimy się zapisać. Często ludzie dołączają tam spontanicznie. I to oczywiście ma swoje wady i zalety. Przede wszystkim wadą jest to, że skoro ktoś dołącza spontanicznie, to nie, nie ma takiego komitmentu, nie ma takiego zaangażowania w tą formę wideo i ludzie często wchodzą, a zaraz wychodzą. Z drugiej strony to jest też wadą, ponieważ ludzie tak naprawdę mają pewną barierę wejścia do dołączenia na webinar, bo tam trzeba się zapisać, pamiętać o dacie, przyjść o czasie, etc. etc. Natomiast w trakcie live streamów możemy dołączyć w dogodnej chwili. Natomiast taką największą i największą przewagą um, webinarów nad livestreamami jest to, że webinary pozwalają generować lidę, czyli zbieramy adresy e-mail, na przykład poprzez promocję tych webinarów z Social Media, a także możemy sprzedawać produkty i usługi, co już tak często nie zdarza się na live'ach, bo live'y, tak jak mówiłam, mają często mniejszą wartość merytoryczną, są krótsze i nie ma też takiego komitmentu uczestników, przez to być może nawet nie dotrwają do końca webinaru, czyli do części sprzedażowej. OK, tutaj skończyliśmy pewną pierwszą część mojego wystąpienia i krótka wstawka z materiałami dodatkowymi, ponieważ tak naprawdę ten temat to jest bardzo, bardzo szeroki ten temat jest bardzo, bardzo szeroki, więc chciałabym Was odnieść do kilku materiałów dodatkowych. Przede wszystkim powiedziałam o kilkunastu różnych formach wideomarketingu. Nie mamy dzisiaj czasu, żeby się w to zagłębić, ale jeżeli ktoś z Was zechce tworzyć wideomarketing, to możecie pobrać sobie takiego darmowego e-booka. Tutaj macie tego e-booka na slajdzie. I to jest e-book o nazwie 20 pytań, które warto sobie zadać, zanim naciśniesz start na kamerze. A więc, niezależnie od tego, czy chcesz nagrywać webinar, live, czy wideo do social media, musisz to zrobić w odpowiedni sposób i ten e-book na pewno Ci w tym pomoże. I tutaj na stronie www.annapro.pl Łamane na newsletter, znajdziesz właśnie ten e-book. Inny ciekawy materiał, związany też z webinarami, to raport stanu webinarów w 2022 roku, wydany przez firmę Live Webinar. I tutaj otrzymacie bardzo ciekawe um, informacje, statystyki na temat tego, właśnie jak wygląda aktualny rynek webinarowy, już tak trochę po pandemii, e, jak często firmy i do czego firmy używają webinarów. Stanowi to świetną inspirację też do Waszych działań, e, zarówno webinarowych, jak i wideomarketingu. I jeszcze jedna rzecz, już taka bardziej zaawansowana, mianowicie, jeżeli ktoś z Was chciałby już konkretnie zająć się nagrywaniem webinarów czy w ogóle wideo do social media, to tutaj jest też taki e-book na ten temat. Znaczy, tutaj tylko się y, mi slajd wywalił na chwilę. Jest taki e-book, w którym znajdziecie takie porady sprzętowe, jak właśnie dobrać sprzęt do nagrania. No i w zasadzie to tyle z tych materiałów dodatkowych. Wracamy do głównych informacji, natomiast jakby ktoś jeszcze poszukiwał jakiejś informacji, to wpadajcie też na mój kanał na YouTube, bo tam mam też wiele porad na temat webinarów, prezentacji online i marketingu w ogóle. Ok, to teraz przechodzimy do trzeciego punktu, czyli jak wygląda skuteczny proces organizacji webinaru sprzedażowego, więc klucz dzisiejszej prezentacji. Ale zanim kilka statystyk, kilka badań, jak zauważyliście, już pewnie lubię liczby, więc zacznijmy od liczb. 80% osób zapisanych na webinary nie przychodzi. Jest to dość spory problem, ponieważ organizatorzy webinarów, wydarzeń online frustrują się bardzo mocno, ponieważ urobią się po łokcie, a efekt jest marny. Co jest jeszcze problemem? Problemem jest to, że wszyscy to robią. Wszyscy organizują webinary. Jak spojrzymy na statystyki i sprzed pandemii, i w trakcie, i po, to widzimy, że w 2019 roku było ponad pół miliona wydarzeń online, w tym właśnie webinary, ale też różnego rodzaju transmisje. I to akurat wynika nam z raportu ClickMeeting 2022. Już w czasie pandemii z kolei było ponad 2,3 miliona wydarzeń online organizowanych przez osoby, firmy, przedsiębiorców, wszystkie osoby, które były zgromadzone na tej jednej platformie ClickMeeting. A wiadomo, mamy różne platformy do transmisji. Już w 2021 roku widać było lekki spadek, natomiast nie był to jakiś ogromny spadek do liczby sprzed pandemii, ale spadek wynosi około 1,9 wydarzeń, to znaczy liczba wydarzeń wyniosła 1,9 w 2021 roku. Raportu za całe 20, 2022 jeszcze nie mamy, bo mamy dopiero październik, natomiast tutaj z pewnością widać lekki spadek, ponieważ ludzie coraz bardziej cenią wydarzenia na żywo niż wydarzenia online'owe, natomiast nie jest to taki spadek na łeb na szyję. Widać to, że nadal ten trend się będzie utrzymywał. Widać też na przestrzeni lat, że liczba uczestników webinarów rośnie i również przed pandemią było ich mniej. Później w 2020 naprawdę mocno wzrosła, i w 2020, 2021 wyniosła 26 milionów uczestników webinarów. No i co to oznacza dla twórców webinarów? Przede wszystkim każdy z tych 22 milionów uczestników webinarów to potencjalny klient. Dlatego właśnie dzisiaj rozmawiamy o webinarach sprzedażowych. Po drugie, rośnie przekonanie do tego formatu. I możemy sobie oczywiście mówić, że już teraz po pandemii ludzie nie chcą chodzić na webinary, ale raporty pokazują co innego. Ludzie nadal chodzą na webinary, przede wszystkim dlatego, że jest to forma łatwo dostępna. Nie muszą jechać do innego miasta 100, 200 czy 300 kilometrów, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. Poza tym, jeżeli ktoś na przykład sprzedaje swoje produkty i usługi za granicą, to jest jedyna forma, która jest efektywna kosztowo, ponieważ nie musimy jeździć na targi do Hanoweru, Londynu czy Nowego Jorku po to żeby skomunikować się z potencjalnymi klientami. Wystarczy, że zrobimy jeden webinar z polski na kilka kilkanaście, czy gdzieś kilkadziesiąt krajów. Niestety rośnie też konkurencja, czyli w związku z tym, że mamy coraz więcej wydarzeń online, webinarów sprzedażowych i różnego rodzaju formatów wideo, to będzie widać, że coraz trudniej dotrzeć do klienta i utrzymać jego uwagę. Ale oczywiście tutaj nam może pomóc dobry plan i właśnie o tym planie będziemy za chwilę mówić, ponieważ Brak przemyślanego planu na format wideo, jakim jest webinar, generuje spore koszty. Jeżeli tego planu mieć nie będziecie, to efektem będzie właśnie mniej zapisanych osób na webinar, mniej potencjalnych klientów oraz niższe dochody. Jeżeli ktoś z Was pracuje jako na przykład menadżer marketingu czy specjalista do spraw marketingu, to wie, że też taki nieprzemyślany projekt wiąże się z niezadowoleniem szefa, więc no, nie warto tak sobie zakładać, że webinar to jest taka prosta rzecz, którą możemy zorganizować w tydzień. Najczęściej osoby, z którymi współpracuję, organizują webinar w 2-3 tygodnie, gdzie mamy tutaj przemyślaną kampanię promocyjną i w social media, i w innych kanałach. Dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie dotrzeć skuteczniej do potencjalnych klientów. I co jeszcze jest problemem? Bo to nie koniec problemów. Okazuje się, że jest tego dużo, dużo więcej. Średni czas trwania webinaru w Polsce to 89 minut. To również jest statystyka z raportu ClickMeetingu. Natomiast średni czas uczestnictwa w webinarze to 59 minut. I co to oznacza? Opcja A: być może na webinarach obowiązuje przedłużony kwadrans studencki, i ludzie spóźniają się ponad 15 minut na wydarzenia, albo opcja, w zasadzie to już prawie 40 minut na wydarzenia, bo to jest taka duża różnica, albo też opcja B, czyli webinary są nieciekawe, nudne, przez co uczestnicy zasypiają w połowie i wychodzą. Jak myślicie, która odpowiedź jest poprawna? Opcja A czy opcja B? No, według mnie y, raczej opcja B, czyli webinary są tworzone w nieprzemyślany sposób, często brakuje im scenariusza, no i przez to uczestnicy nie są aż tak zadowoleni, więc wychodzą w trakcie. No i teraz przejdźmy do rozwiązania. Jak zatem zrobić to dobrze? Ja przygotowałam dla Was taki 12-krokowy proces organizacji webinaru. Niestety z racji z ograniczonego czasu nie zdążymy przejść całego, ale postaram się przedstawić kilka pierwszych kroków, a po więcej będę Was zapraszała później na inne kanały. Natomiast kilka pierwszych kroków przekażę Wam już teraz po to, żebyście wiedzieli, jak zacząć, jak postawić te pierwsze kroki w organizacji webinaru sprzedażowego. No i po pierwsze, musimy Ustalić cel webinaru, jasno skonkretyzować cel webinaru. Najlepiej zr zrobić to w odniesieniu do etapów w lejku marketingowym. I tutaj zakładam, że z racji tego, że uczestnikami są marketerzy, ale też osoby z Heru i EB, być może już znacie właśnie to, czym jest lejek marketingowy, ale takie krótkie powtórzenie wiadomości na pewno warto zrobić. Pierwszy taki etap w lejku marketingowym, czyli góra lejka marketingowego, to budowanie świadomości, świadomości jakiegoś problemu, którego ma klient. Być może jeszcze nawet nie wie, że ma ten problem, a być może ma dany problem, ale nie jest on aż tak ważny na ten moment. Więc musimy w kliencie zbudować taką świadomość, że ok, mam jakiś problem, na przykład mam niską efektywność moich działań w moim dziale EB, chcę budować świetny personal, świetny employer branding, ale no, trochę mi nie idzie. No i co z tym? Niektórzy z tym nic nie zrobią, a niektórzy zaczną liczyć koszty tych działań EB, i się okazuje, że na przykład to jest jakiś duży problem. Kolejny etap w lejku marketingowym to zainteresowanie, a więc budzimy zainteresowanie naszym rozwiązaniem, naszym produktem lub usługą. Kolejny etap to rozważanie, czyli klient już wie, że ma problem, szuka różnych marek, w tym widział już naszą markę, ale rozważa, czy nasza marka jest lepsza od konkurencji. W tym etapie bardzo często pojawia się takie porównywanie produktów, marek między sobą, więc musimy pokazywać naszemu klientowi, w czym my jesteśmy lepsi od innych. Etap czwarty to zakup, a więc klient wykłada pieniądze na stół i decyduje się na zakup danego produktu lub usługi. Mamy też kolejny etap, etap piąty, czyli lojalność. I w tym momencie, jeżeli na przykład chcielibyśmy organizować webinary, to wtedy kierujemy je do klientów, do osób, które już z nami współpracują i dzięki temu dajemy im coś ekstra, coś więcej niż wszystkie inne osoby. Kiedy organizujecie webinary, to zwykle webinary sprzedażowe będą dotyczyły pierwszych czterech etapów lejka marketingowego, ale webinary w ogóle mogą dotyczyć też etapu piątego. Natomiast to, co jest bardzo ważne w organizacji webinaru, to właśnie ten krok pierwszy, żeby określić, w którym etapie lejka marketingowego są nasi klienci lub do których z naszej dużej grupy klientów chcemy dotrzeć. Drugi krok organizacji webinaru sprzedażowego to wybór tytułu webinaru i weryfikacja tego tematu z grupą docelową. Na pewno każdy z Was ma perfekcyjnie określone persony klientów. Natomiast, już wybór tytułu webinaru nie zawsze jest taki prosty. Dlatego przygotujcie długopisy i kartki i spisujmy narzędzia, które mogą nam pomóc w wyborze tytułu webinaru. Po pierwsze, takie narzędzie, które nam może pomóc, to po prostu YouTube. Ponieważ webinary to forma wideo, YouTube również prezentuje formaty wideo, i dlatego, szukając jakichś ciekawych tematów na YouTube, możemy również zastosować te tematy w organizacji naszych webinarów. Czyli wyszukajmy tematy, które ludzie chętnie oglądają na tym portalu, a następnie na ten sam temat przygotujmy dłuższy materiał wideo, czyli webinar. Podobne narzędzie to na przykład TubeBuddy, czyli wtyczka do YouTube'a, która pozwala m.in. pracować na seo YouTube'owym, ale też pozwala sprawdzić, czego ludzie najczęściej szukają i jakie tematy są hot w tym momencie w branży. Analogiczne narzędzie to Tubics, który również pozwala nam wyszukiwać tematy, które są popularne na YouTubie. Czyli pierwszy zestaw narzędzi to takie narzędzia YouTube'owe, czyli YouTube, TubeBuddy i TubeX. Kolejne narzędzie, które nam może pomóc w wyborze tytułu webinaru to Answer the Public. Jest to narzędzie, które pewnie SEOwcy i kontentowcy bardzo dobrze znają. To jest narzędzie, które pozwala nam wyszukać to jak ludzie wpisują jakie słowa ludzie wpisują, jakie frazy ludzie wpisują w wyszukiwarkę po to, żeby znaleźć dany temat. I przykładowo Mam nadzieję, że tutaj mamy wśród słuchaczy wielbicieli kawy. Na przykład, jak wpiszemy w Answer The Public słowo kawa, to wyświetlą nam się różne tematy. Na przykład, czemu kawa wypukuje magnes? Albo, czemu kawa jest niezdrowa? Albo, dlaczego kawa jest kwaśna? I to są potencjalne tytuły webinarów. Jeżeli na przykład współpracujecie z branżą kawową, a ja na przykład organizowałam webinary dla firmy Segafredo Zanetti, czyli producenta kawy, to możecie właśnie na takiej podstawie wysnuć, jakie powinny być tematy cyklu webinarów. Świetne narzędzie, bardzo Wam polecam. Kolejne narzędzie to po prostu Google, a więc szukamy, jak ludzie, jakie ludzie wpisują frazy, jakie tematy są w tym momencie chodliwe, i na te tematy robimy webinar. Tutaj warto też się posłużyć innymi narzędziami ze stajni Google, czyli na przykład Google Trends, które prezentuje raporty każdego roku w wyszukiwarce, lub też Google Search Console, który na podstawie danych z Waszej strony internetowej pokazuje, jak ludzie szukają, szukają tematów związanych z Waszą branżą. Tu jest przykład Google Search Console z mojej strony internetowej. Na przykład tutaj ludzie wpisują słowa w stylu emisja głosu, wystąpienia publiczne po to, żeby trafić na moją stronę internetową. Mam też taki temat podróże kształcą, ale to kiedyś popełniłam taki off-topicowy temat na moim blogu i stąd ludzie jeszcze nadal trafiają na moją stronę. Ale już dalej mamy na przykład Anna Pro lub wstęp do prezentacji przykład. No i to są te narzędzia, o których mówiłam, czyli narzędzia do generowania pomysłów to, tak jak mówiłam, narzędzia ze stajni YouTube, Answer the Public i narzędzia googlowe. I teraz przechodzimy do punktu trzeciego w procesie organizacji webinaru, czyli do reklamy. I tutaj już będzie mocne powiązanie z social media. Mianowicie, wiadomo, jeżeli zadajemy sobie pytanie, jak można reklamować webinar, to jednym z kluczowych elementów będą oczywiście social media. Ale oprócz social media mamy inne rzeczy, na przykład e-mail marketing, Google Ads, Growth Marketing, lub po prostu tak jak wcześniej wspomniałam, wszelkie platformy social media, czyli Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. To po prostu, na czym Wy najczęściej bazujecie, z czego Wy najbardziej korzystacie. Ważną rzeczą jest to, żeby stosując takie reklamy, żeby promować swój webinar, używać różnych formatów. Na przykład, jeżeli promujemy webinar, to być może warto postawić na reklamę wideo, ponieważ skoro webinar to format wideo, to reklama na przykład w socialach powinna również być w formacie wideo po to, żeby nawiązywać od razu do tematyki webinaru. U jednego z moich klientów, autora kursów online w branży programistycznej, reklama wideo w porównaniu do reklamy tekstowej da 4 razy większą konwersję. I tutaj właśnie przykład takiego nagrania, tak? to było krótkie wideo jak zostać programistą i gdzie jedna ze współorganizatorek tego Webinaru właśnie opowiadała o korzyściach z tego webinaru. Krótki format, nagrane z ręki, a dał cztery razy większą konwersję. No i tutaj, jeszcze jak mówimy o promocji, to musimy powiedzieć, że to jest jeden z ważniejszych filarów każdego webinaru, ponieważ promocja, reklama to jest taki podstawowy filar każdego webinaru, ale nie jedyny. Więc teraz powiedzmy sobie, jakie są trzy filary każdego webinaru. Po pierwsze jest to prezentacja, czyli sposób mówienia, sposób komunikacji, slajdy, no ale jak wiecie, no slajdy to nie wszystko, również wartość merytoryczna jest bardzo ważna. Drugi filar, to tak jak wspomniałam wcześniej, reklama Twojego webinaru. Między innymi reklama w social media, e-mail marketing itd. itd. I trzeci filar to jest o sprzęt, a więc oprogramowanie, sprzęt i wszelkie kwestie techniczne, które na przykład są e book, o którym Wam wcześniej wspominałam. I te wszystkie trzy elementy składają się na metodę Webinar Pro, czyli moją autorską metodę, gdzie właśnie mamy prezentację, reklamę i osprzęt, a więc te trzy filary każdego webinaru. I jak będziecie organizowali webinary, to polecam Wam właśnie, żeby zawsze skupić się na tym, żeby te trzy filary były odpowiednio zaopiekowane. Oczywiście ta proporcja może być różna, ponieważ osprzęt zwykle, jeżeli ktoś organizuje. Piąty, dziesiąty, czy dwudziesty czy setny webinar, to osprzęt zajmuje najmniej czasu, ale prezentacja i reklama, czyli PIR to są niezwykle ważne elementy, na które musicie zawsze zwrócić uwagę. No i teraz podsumujmy, bo tak jak mówiłam, no nie zdążymy przejść całego procesu organizacji webinarów, ale podsumujmy sobie te trzy pierwsze kroki. Czyli w tym procesie organizacji webinarów zwłaszcza jeżeli mówimy o webinarach sprzedażowych, musimy przede wszystkim ustalić cel. Dobrze byłoby, żeby to był cel w odniesieniu do lejka marketingowego, a już najlepiej jakby był to cel mierzalny, czyli na przykład chcemy mieć 2000 osób zapisanych na webinar, przykładowo. Później wybieramy tytuł, tytuł w odniesieniu do grupy docelowej, a więc taki tytuł, który spełni potrzeby gru, grupy, grupy docelowej, będzie dla nich ciekawe, interesujące i jest wiele narzędzi, które może nam w tym pomóc. Wspomniałam o tych narzędziach wcześniej. Trzeci element to reklama. Między innymi reklama, social media, więc jak mówimy o social sellingu, to wprost jest to powiązane z webinarami, ponieważ odpowiednia reklama generuje nam leady na webinar, co nam generuje sprzedaż. I to są trzy pierwsze kroki, a tak jak mówiłam, cały proces organizacji webinaru zawiera 12 kroków. Jeżeli chcesz poznać wszystkie 12 kroków, to gorąco Cię zapraszam, żeby zapisać się na darmową konsultację ze mną. Zwykle ta konsultacja trwa 20 minut, ale tutaj dla uczestników tej konferencji LinkedIn Local Virtual przedłużę tą, tą konsultację do 60 minut. Więc wystarczy, że dzisiaj wejdziesz na stronę Anna Propel łamana konsultację, zapiszesz się na tą 20-minutową darmową, a ja ją już automatycznie przedłużę na 60 dziesięciominutową. Wystarczy, że tak jak mówiłam, wejdziesz na stronę, to jest właśnie tutaj element mojej strony. Możesz też w międzyczasie poczytać rekomendacje moich klientów i po prostu się zapisać bezpłatnie. Ale tylko dziś, tylko właśnie w dniu konferencji. I to wszystko ode mnie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Anna prończyk omiotek i mam nadzieję, że moja prezentacja była dla Was ciekawa. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi newsami, wartościami i pro-wskazówkami, to zapraszam Was na mój kanał na YouTube Anna Pro, fanpage, czy też stronę internetową. Dzięki wielkie.